Jadwiga Rau. Szkoła podstawowa, klasa trzecia. Konstanty Ildefons Gałczyński. Wiersz dla sepleniących. Strasna zaba. Pewna pani na Marszałkowskiej kupowała synkę z groskiem. W towarzystwie swego męża ponurego drama. Wychodzą ze sklepu. Pani w sloch, w ksyk i w lament. Mężu! Och, och! Popatrz, popatrz! Jaka straszna zaba! Mąż był wyssy uzełnik. Przetarł mgłę w okularze i mówi. Rzeczywiście coś skacze po trotuarze. Czy to zaba, czy też nie? W każdym razie ja tym zainteresuję się. Zaraz zadzwonię do Czesława. A Czesław niech zadzwoni do Szymona. Nie wypada, żeby Warszawa była na takie coś narażona. Dzwonili, dzwonili i po 3 latach wreszcie schwytano zabę koło Nowego Świata. A żeby sprawa zaby nie odeszła w mglistość, urządzono historyczną uroczystość. Ustawiono trybuny, spędzono tłumy strzelców i federastów. Słowem całe miasto. Potem na trybunę weszła wysoka figura. I kiedy odgrzmiały wszystkie hurra! Wysoka figura rzecze tak. Wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa pozbyliśmy się zabiegu bezeceństwa. Panowie, do góry głowy i syje. A społeczeństwo? O, rzeczywiście, dobrze, że te zabę złapaliście. Wszyscy psy to zawołajmy. Niech zyje! Danuta Wawiłow na wystawie. Idę z mamą na wystawę, to dopiero jest ciekawe. Piękny pałac, wielka brama. To muzeum, mówi mama. Nie widziałam ani razu. Tyle ludzi i obrazów. Samych sal ze 100 000, a obrazów jeszcze więcej. Co tu jest namalowane? Czy to człowiek? Czy to dzbanek? A tu jakaś dziwna plama. Piękny obraz, mówi mama. A tu gruby pan z gitarą, co ma wąsy jak makaron. Jakieś konie depczą ludzi. Trochę mi się tutaj nudzi. Mamo, chodź tu. Mamo, zobacz. To dopiero piękny obraz. Kwitną kwiaty, słonko świeci. Na ławeczce siedzą dzieci, tylko taka brzydka rama. To jest okno, mówi mama.